Mateusz, co mogę powiedzieć? Trudna, trudna walka, zacięta, ostra. Miałem wrażenie, że na punkty, przynajmniej jak to się mówi, na mojej kibicowskiej karcie dziennikarskiej wygrałeś tą walkę. No, sędziowie widzieli ją inaczej. Na pewno to była też trudna walka do punktowania, bo było ostro tam, no, zadyma w ringu. I co? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Bo obaj trafaliście mocnymi ciosami. Dziękuję, że pan tak uważa. Dziękuję, że tak uważasz. No co mogę powiedzieć? Chciałem poboksować tak jak w pierwszej rundzie. Krzysiu Stawiarski chciał też ze mną poboksować. I boksowaliśmy, biliśmy się, z Klibicą się to podobało. Gratulacje przeciwnikowi, taki styl znalazł, miał do tego prawo. Ja lubię boksować, nie lubię się przytulać. No, niektórzy tak... Taki mają sposób na walki. Dla mnie to jest nuda, no i no nie wiem, no niektórzy tak widzą tę walkę. Przeciwnik był silniejszy ode mnie i to wykorzystywał. Ja chciałem szybkością, to chciałem więcej czasu zadawać, ale było lewy prosty, już był clinch, nie mogłem robić tego swojego w półdystansie. No. Nie było wojny, nie było bijatyki, była nuda. No, nie przesadzaj, było naprawdę, walka była naprawdę no, mocna, mocne, dużo mocnych ciosów padło. Na pewno też możesz mieć do siebie jakieś pretensje, bo mi się wydawało przede wszystkim, że byłeś troszeczkę w tych najlepszych walkach, jesteś jednak trochę bardziej rozluźniony i po prostu no, czasami może wystarczyło zrobić krok do tyłu i tam lewy sierp umieścić, czy jakieś przepuszczenie zrobić. Ale cóż, no Mati, dzięki jeszcze raz, bo walka naprawdę, tak jak to zwykle u ciebie, duże emocje. I co teraz? Czy chciałbyś ewentualnie rewanżu, czy po prostu czekasz na decyzję promotora? Oczywiście. Czy co chciałbym jeszcze? Czy chciałbyś ewentualnie rewanżu, czy po prostu czekasz na decyzję promotora? No, czekam na decyzję, na nic nie będę naciskał, ale oczywiście zawsze ja jestem chętny na walki, kurde, z każdym. Wiecie co, potrenuję zapasy trochę, potrenuję trochę przytulania i może mi pójdzie lepiej. Wiecie, przeciwnik był silny, ciężko było się mu wydostać. Jak już chwycił, była duża różnica kilogramów tam między nami i przeciwnik to wykorzystywał. Wiecie, to też dużo siły kosztuje. Jak ktoś cię chyci, wyciągnąć się z tego, zerwać ten klincz. Nie chciałem się męczyć, no tak bywa, takie boksenie. Ale bardzo bym był... Bardzo bym się cieszył na możliwość zrewanżowania. Wiadomo, ja jestem otwarty. Może kiedyś w przyszłości, może w najbliższym czasie. Mateusz, nie męczymy dalej, bo na pewno trzeba odpocząć po takiej walce i dzięki jeszcze raz za wywiad. Jasne, dziękuję. Chciałbym pozdrowić mojego tatusia. Jutro mam urodziny. Wszystkiego najlepszego, tato. Sorry, że prezent nie wyszedł. Chciałbym pozdrowić też całą bramę katowicką, moją ukochaną drużynę. Zaopatrzenia Dudiego, Lipę, wuja, Złotka i Bosia. I mojego ukochanego dowódcę plutonu, plutonowego kołata. Pozdrawiam wszystkich, siemanko.